Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w takiej nietypowej scenerii. Jestem na plantacji kukurydzy i ten materiał będzie nawiązywał do producentów kukurydzy. Otóż dostaję sporo informacji z terenu, jak również osobiście sam to zauważam, że w 2022 roku w takiej kukurydzy, w której jestem w chwili obecnej, czyli na takim początkowym etapie rozwoju, pojawiło się mnóstwo dość niespotykanych uszkodzeń blaszek liściowych. Państwo się mnie pytacie, co to jest. Ja oczywiście już wiem, ale chciałbym Państwu teraz to pokazać, także przełączę sobie. Ok, szanowni Państwo, bardzo wiele informacji dociera do mnie, że Wasze liście kukurydzy tak oto wyglądają, jakby ktoś końcówką igły skrobał Wam blaszki liściowe. Gdybym te uszkodzenia przybliżył, zobaczycie, drodzy Państwo, że to nie jest absolutnie żadne skrobanie, ale są to plamki zamarłej tkanki, które nieco przypominają takie gwiazdeczki, jakbyśmy to powiększyli. Pojedyncze gwiazdeczki łączą się ze sobą i tworzą takie oto sznureczki. Niteczki, można wręcz powiedzieć. Ale drodzy Państwo, to jest objaw żerowania pluskwiaków, a dokładnie skoczków, w tym skoczka kukurydzianego. Szanowni Państwo, nie spodziewałem się, że tak licznie skoczki wystąpią w 2022 roku. Jest po prostu mnóstwo uszkodzeń, które powodują. W chwili obecnej większość tych skoczków jest jeszcze w stadium larwalnym i po odwróceniu choćby blaszki liściowej możemy zobaczyć formy bezskrzydłe. Oczywiście gdzieś tam pojedynczo już się tutaj pojawiają formy uskrzydlone, ale za kilka dni będzie ich o wiele, wiele więcej. I właśnie te larwy uwielbiają żerować pod spodem blaszek liściowych i tam nakłuwają blaszki liściowe, ale także mogą oczywiście migrować na wierzch liścia i także nakłuwać liścia, prawda? I powodować takie oto ciekawe uszkodzenia. Tutaj widzimy, że jest tych liści sporo nakłutych i te uszkodzenia naprawdę są bardzo dobrze widoczne. Ale szanowni Państwo, początkowo one są niepozorne. Są to pojedyncze, takie plameczki pojawiające się na liściach. Niekiedy, drodzy Państwo, można je pomylić z jakimiś objawami chorobowymi. Ale tu już uczulam, szanowni Państwo, to żadne objawy chorobowe, tylko nakłucia powodowane przez skoczki, w tym właśnie skoczka kukurydzianego, którego, szanowni Państwo, wykrył Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy. To jest, drodzy Państwo, bardzo ważna dla nas informacja, bo z reguły skoczki się traktuje troszeczkę po macoszemu, ale już widzimy, że w lata bardzo upalne, w lata suche mogą nie tylko licznie się pojawić, ale i powodować naprawdę dość poważne uszkodzenia blaszek liściowych. Tutaj, szanowni Państwo, te pojedyncze blaszki liściowe uszkodzone to jeszcze jest nic. No gorzej, jeżeli większa powierzchnia blaszek liściowych jest zajęta przez te wszystkie uszkodzenia. Takie liście oczywiście mają ograniczoną asymilację. O, znalazłem roślinkę, która tak ma mocno zniszczone blaszki liściowe. Tutaj oczywiście jest łączne żerowanie skoczkowatych, w tym skoczka kukurydzianego, z wciornastkami oraz przędziorkiem chmielowcem. Przędziorek chmielowiec, jak Państwo wiecie, pozostawia delikatną białawą przędzę, więc łatwo go odróżnić. Ale szanowni Państwo, taki objaw żerowania plus organizmu w okująco-sącym aparacie gębowym, widzicie, drodzy Państwo, do czego może prowadzić. Jak ten liść ma prowadzić fotosyntezę? To oczywiście dolny liść, górne są w miarę ok, ale drodzy Państwo, popatrzcie tutaj. No jest niestety tych uszkodzeń sporo. Drodzy Państwo, pamiętajmy też o tym, że skoczki mogą przenosić nam wirusy, a kukurydzę też porażają wirusy, wywołując choroby wirusowe, które, jak drodzy Państwo też wiecie, nie da się ich zwalczać w żaden inny sposób, jak poprzez eliminację czynnika, który powoduje przenoszenie, czyli tak zwaną transmisję wirusa, czyli przez pluskwiaki.
No i w tym wypadku nasze skoczkowate, w tym skoczek kukurydziany, nie są na ten moment objęte programem zwalczania. Nie ma żadnych preparatów przeciwko nim. Wobec tego obserwujmy swoje uprawy, żebyśmy, drodzy Państwo, wiedzieli, jak ten problem wygląda w skali kraju. Bo być może to będzie impuls do tego, żeby firmy zainteresowały się rejestracją odpowiednich środków ochrony roślin do zwalczania skoczkowatych. Tego, drodzy Państwo, na ten moment nie było, ale jeżeli tak sytuacja będzie wyglądała, będziemy mieć bardzo ciepłe lata, no to, Szanowni Państwo, problem może się tylko i wyłącznie pogłębiać. No ja jestem na przykład zaskoczony, mnóstwo jest takich uszkodzeń. Tego jeszcze akurat w moim regionie, w którym jestem, nie było. Ale to też pokazuje, jak pogoda, a mieliśmy bardzo wysokie temperatury i przez bardzo długi okres czasu nie padało na Podkarpaciu, praktycznie przez 2 miesiące. No i, drodzy Państwo, to są idealne warunki dla skoczków. No i mamy po prostu tego efekty. Także, Szanowni Państwo, mam nadzieję, że rozwiałem te Wasze wątpliwości, co to są za uszkodzenia, które już sami stwierdzacie na swoich plantacjach. Mam nadzieję, że sytuacja nie będzie się nam pogarszała, wszak jeszcze okres wegetacji przed nami, ale jak będziecie widzieć takie uszkodzenia, to pamiętajcie, drodzy Państwo, że są to uszkodzenia wywoływane przez szkodniki, nie są to choroby, chociaż oczywiście przez te miejsca mogą też wnikać patogeny grzybowe, no bo są to jakby nie było zranienia tkanek, a choćby zarodniki grzybów patogenicznych, choćby drobnej plamistości liści, żółtej plamistości liści czy rdzy kukurydzy, no oczywiście, że wykorzystają tą okazję i przez te miejsca na kłucia skoczków będą mogły wnikać do wnętrza tkanek. To jest, drodzy Państwo, tak zwana szkodliwość pośrednia skoczkowatych, czyli zwiększanie podatności roślin na porażenie przez patogeny poprzez mechaniczne uszkodzenia tkanek. Drodzy Państwo, dziękuję zatem za uwagę i zachęcam wszystkich. Monitorujmy swoje uprawy, nie tylko kukurydzę, w której chwili obecnej jestem, ale i inne, gdyż klimat nam się zmienia, pojawia się coraz więcej zagrożeń. No i, Szanowni Państwo, musimy trzymać rękę na pulsie, bo nie mamy pojęcia, nie mamy wiedzy, czy gatunek na ten moment mało znaczący nagle nie stanie się poważnym zagrożeniem dla wysokości oraz jakości plonów. Dziękuję za uwagę i mimo wszystko, mimo tych problemów, które nas spotykają, życzę wspaniałych plonów. Pozdrawiam.